Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, który nieco odbiega, bym powiedziała, od takiej normy, czyli od tych klasycznych odcinków w stylu recenzje, reading, vlogi oraz tagi, ale zupełnie się tym nie przejmuję w tym wypadku. Nawet jeżeli będą trochę gorsze wyświetlenia, to chciałabym się z Wami dzisiaj jakby podzielić moim zajaraniem pewnym autorem, pewną postacią, która nieodmiennie towarzyszy mi tak naprawdę od stycznia, czy też w sumie bardziej lutego tego roku, konkretnie od moich ferii, kiedy to jeszcze w Kenii spotkałam się pierwszy raz z jego twórczością i od tej pory tak naprawdę nieodmiennie towarzyszy mi on zarówno w moich esejach, które ostatnio piszę, jak i w rozprawkach, tutaj w języku polskim, bo odnoszę się również do niego w języku angielskim, co jest niesamowicie ciekawe, no ale również w dyskusjach takich codziennych, bym powiedziała, i politycznych, i nie, dlatego że uważam jego dzieła za na tyle uniwersalne, że można je dostosować do wielu, wielu realnych aspektów życia. W każdym razie, moi drodzy, może wypadałoby w końcu powiedzieć to imię i nazwisko. Facet nazywał się Eric Arthur Blair, ale myślę, że większość z Was mimo wszystko kojarzy to z pseudonimu George Orwell. I tutaj jest ciekawostka, którą mogę Wam powiedzieć już na samym cienkim początku. George Orwell to jest pseudonim, który właśnie on przybrał z tej przyczyny, że po pierwsze, to było trochę niebezpieczne publikować pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem takie rzeczy, bo jego książki nie były, oj, nie były literaturą ewidentnie, która spodoba się wszystkim rządzącym, a druga sprawa jest taka, że nie był on na tyle pewny, czy na pewno chce. Nie był na tyle pewny siebie, bym powiedziała, i pewny swoich dzieł, czy one są wystarczająco dobre, żeby publikować je pod właśnie swoim własnym imieniem i nazwiskiem. No a teraz z perspektywy czasu wiemy już, że są wybitne, więc w sumie to szkoda, ale nie zmienia to faktu, że George Orwell jest postacią, która naprawdę zainteresowała mnie zarówno swoim życiorysem, jak i swoim poglądem na świat, mimo że przedstawiał go nieco inaczej, niż można byłoby się spodziewać. I zaraz Wam to wszystko wytłumaczę, ale najpierw trochę o samym autorze, bo naprawdę postać jest bardzo interesująca. Jest to Anglik, chociaż urodził się w Indiach, dlatego że jego tata pracował w administracji indyjskiej. Wtedy jeszcze Indie należały do Anglii, no więc jak można się spodziewać, po prostu ludzie z administracji też mieli dzieci i te dzieci się tam rodziły jako Anglicy. W każdym razie brał on udział w trakcie wojny domowej w Hiszpanii, no i w trakcie tej wojny również pierwszy raz spotkał się z czymś takim jak totalitaryzm oraz socjalizm, z czego w socjalizmie na początku, powiem Wam szczerze, się zakochał, no bo wiadomo, to brzmi super, wszyscy będą mieć tyle samo, będzie równość, równość i braterstwo, zawsze ta sama sentencja pojawia się bez względu w historii, jakby bez względu na czasy, bez względu na ludzi, bez przerwy są te schematy, bym powiedziała, no i zajarał się ten człowiek tym oto systemem politycznym, natomiast kiedy w niego wszedł, zrozumiał, że nie wygląda to tak kolorowo i niestety istnieje, no tak naprawdę jest to budowla z ogromną ilością wad, ta polityka nie do końca szanuje bezpośrednio jednego obywatela, bo przecież wszyscy realnie nigdy nie będą równi, bo są ludzie, którzy pracują i na przykład alkoholicy i co w takim momencie, czy oni również mają być równi i mieć dokładnie tyle samo pieniędzy? No i tu pojawiały się przed nim tak naprawdę pytania, na które nie umiał odpowiedzieć, ale wiedział tylko, że ten oto system nie odpowiada mu i uważa go za wręcz niebezpiecznego dla ludzkości i społeczeństwa. I tak w tamtym momencie powstawały powoli już jego książki. Na początku był to Folwark zwierzęcy, o którym powiem Wam za chwilę, ale później jeszcze, ponieważ pisał tą książkę również na łożu swojej własnej śmierci, no zaczął powstawać rok 1984. Czyli książka, którą osobiście uważam za niezwykłą. I naprawdę podpisuje się rękoma i nogami a propos tego, że powinien ją przeczytać absolutnie każdy, bo tam, gdzie jest bieda, tam notorycznie pojawia się to wizmo socjalizmu i ludzie nie do końca są świadomi tego, w jaki sposób to może się skończyć, bo chociaż oczywiście nie skończyło, bo jest to dystopia i książka opisana, no oczywiście wyobrażenia autora przyszłości z przeszłości i to jest w ogóle niesamowicie interesujące. Ja właśnie z tej przyczyny jakby sięgnęłam po tą książkę, bo byłam bardzo ciekawa, a w sumie to mnie ciekawi, w jaki sposób ludzie z przeszłości widzieli przyszłość. I to było wszystko. To było wszystko, co mnie ciekawiło. Nie zdawałam sobie absolutnie wtedy sprawy z geniuszu tej historii. Nie zdawałam sobie sprawy, że będą tu poruszone na tyle złożone i na tyle wielkie i aktualne problemy dzisiejszego świata i nie tylko. I nie wiedziałam o tym absolutnie, bo jest to na pewno historia z perspektywy obywatela, który jest inwigilowany z absolutnie każdej strony, w którym ze świata, w którym bym powiedziała, że niebezpiecznym jest myśleć, bo myślenie, chwila, jak myślisz, to możesz podważyć aktualną władzę, a przecież chodzi o to, żeby władzę utrzymać, więc najlepiej, jakby obywatel pracował, nie myślał i przyjmował wszystko, co mu jakby partia bezpośrednio głosi, ponieważ jest to przede wszystkim władza jednej partii, która nie ma absolutnie żadnych, ale to żadnych przeciwników, przynajmniej oficjalnie nie ma przeciwników, w świecie, w którym
tych przeciwników się nawet nie tworzy, dlatego że skoro dzieci bezpośrednio wychowywuje się w sposób, w jaki partia mówi, to uczy się je bez myślenia, uczy się je, że właściwie zbrodnie mogą być popełnione nie tylko w wypadku czynów, ale istnieje coś takiego, słuchajcie, jak myśl o zbrodnia, czyli coś w rodzaju, że nawet jak pomyślisz, że przywódca, że partia jest czymś złym, to już jest zbrodnia, za to już możesz zostać zabity. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że w tym świecie oficjalnie oczywiście nie ma czegoś takiego jak zabójstwo. Oficjalnie partia jest cudowna i każdego po prostu przytuli do swojego serca i powie: słuchaj, nie ma problemu, my Cię kochamy. Ale tak nie jest, dlatego że Winston, czyli główny bohater, bez przerwy zauważa, że ludzie znikają, że jakby teoretycznie nagle jakiegoś człowieka może nie być i wtedy nagle nikt go nie pamięta, bo przecież partia mówi, że go nie było, bo nie ma go w spisie administracyjnym, to znaczy, że go nie ma. I dochodzi już nawet do tego, że zabronione nie zostaje tylko i wyłącznie myślenie, a również uczucia, seksualność, co jest w ogóle dla mnie abstrakcją osobiście, bo w książce zostaje również przywołany wątek tego, że jakby seksualność ludzka jest przecież obrazą i jest czymś, czego powinno się wyrzec, dlatego że oczywiście, moi drodzy, służy tylko i wyłącznie do reprodukcji i nikt nie może mieć z tego żadnych przyjemności i jakby nie można nikogo kochać, bo trzeba po prostu mieć kogoś w partii, kto jest racjonalny, dobry i nie wychyla się. I to są mniej więcej kryteria osoby, z którą chcielibyście spędzić resztę swojego życia. To mnie w ogóle przeraziło już na początku tej książki. Ale wracając i idąc tym tropem dalej, jest tutaj poruszone wiele wątków, których nie chcę bezpośrednio opisać, jakby argumentując, w jakim momencie fabuły by to się działo, dlatego że w tym momencie zaspoilerowałabym Wam to, ale jest tu naprawdę bardzo dużo takich metafor, które możemy znaleźć niestety w aktualnym świecie również. To jest w ogóle dla mnie przerażające, że wiele z tych rzeczy albo było już w historii, albo obserwuję w świecie aktualnym. I naprawdę, mówię Wam, po prostu czytałam to i zbierałam moją szczękę z podłogi autentycznie. Możecie mi zaufać, że tyle, ile ja zobaczyłam, jak bardzo opaska z oczu mi zeszła, jeżeli chodzi o niektóre manipulacje świata dzisiejszego, to jest naprawdę rzecz ciężka do opisania. Ale w każdym razie było tu wiele też schematów, które Orwell zauważył i to potwierdza jego geniusz, które powtarzały się bezpośrednio w historii wiele, wiele, wiele razy i było to zarówno w wypadku Folwarku Zwierzęcego, o którym, jak już wspominałam, powiem Wam za chwilę, jak i tutaj, dlatego że na przykład bardzo widziałam tutaj dużo odniesień do tego, w jaki sposób Hitler miał bzika na punkcie Holokaustu i w jaki sposób pewną grupę, bym powiedziała, męczył, ale widziałam tutaj również, trochę inspirował się on tym, w jaki sposób traktowano Żydów w obozach koncentracyjnych i tym takim odczłowieczaniem, bo Żydów się odczłowieczało, nie tylko Żydów, ale ogólnie osoby właśnie w obozach koncentracyjnych, przede wszystkim się odczłowieczało. Chodziło o to, żeby z człowieka wyciągnąć absolutnie wszystko. Z tym, że Hitlerowi nie udało się wyciągnąć uczuć. Był przecież taki Romeo i Julia z Auschwitz. Byli ludzie, którzy byli w stanie wytrzymać, byli w stanie jakby przeciwstawić się śmierci, umrzeć z honorem i mieć to wszystko. Właśnie najbardziej przerażające jest to, że w Orwellu nie tylko krzywdzi się ciało, bo był taki wątek a propos tego, że rzeczywiście tych ludzi skazywało się na absolutne męczarnie. Bardzo przeraziła mnie w ogóle taka relacja a propos tego, jak pewien taki grubszy mężczyzna oddał swój kawałek chleba takiemu chudszemu, któremu ewidentnie po prostu facet już umierał. I w tamtym momencie ten człowiek powiedział, po tym jak został pobity, że on woli wydać tego człowieka, któremu pomógł, byleby tylko jego nie brali. I to był jakby motyw, to było okropne, to wszystko było absolutnie nieludzkie, absolutnie obrzydliwe i naprawdę ta książka, nie wiem, widzicie na pewno te emocje, które mną targają. Boję się, że w tych emocjach jak nie jestem w stanie Wam tego dobrze wytłumaczyć. Ale w każdym razie w świecie tym inwigilowanym Winston, czyli główny bohater, próbuje się delikatnie przeciwstawić, chociaż nie jest to możliwe, dlatego że jeżeli jesteśmy inwigilowani do tego stopnia, jak to się dzieje właśnie w roku 1984, to jest już ten poziom, kiedy nawet spojrzenie do niewłaściwego człowieka, takie znaczące, czy też w ogóle pisanie, słowo pisane, jest niebezpieczne, no bo jak możecie zapisać na przykład, że Wielki Brat, czyli główna postać gloryfikowana przez partię i taki obraz, bym powiedziała, miłości i cudowności i wszyscy po prostu obywatele muszą go wielbić, bo na tym to przede wszystkim polega, jakbyście napisali, że Wielki Brat w pewnym momencie powiedział, że wojna jest z Euroazją, a chwilę później okaże się, że nagle w mediach mówił, że chwila, ale wojna nie jest z Euroazją, jest z zupełnie innym kontynentem. Przecież tak było od zawsze, przecież Wielki Brat nigdy się nie myli. To gdybyście zapisali przez przypadek, że wojna była z Euroazją, to macie przesrane. Przepraszam za słownictwo, ale macie przesrane, dlatego że w ogóle
policja myśli, czy w ogóle policja już na pewno do was idzie, dlatego że właśnie podważacie słowa Wielkiego Brata i podważacie fakt, że on się nigdy nie myli. A przecież on się nigdy nie myli. Jaki jest mniej więcej pogląd tej książki? To jest absolutnie przerażające. W jaki sposób zabrania się nie tylko właśnie, mówię, takich zabrania się oczywistych rzeczy. Pisanie. Pisanie jest niebezpieczne, myślenie jest niebezpieczne, relacje, miłość, przyjaźń jest niebezpieczna. Twoi przyjaciele cię zdradzają. Twoja żona okazuje się być człowiekiem, z którym nigdy więcej nie chcesz w ogóle spędzić swojego życia. Z nikim nie masz kontaktu, twoje własne dzieci cię wydają. To jest właśnie ta książka. I to jest właśnie w tym wszystkim tak bardzo przerażające. Ale dobra, mam nadzieję, że przekonałam was do tej pozycji, chociaż zapewniam was, że ona miejscami była nudna. Na początku nie mogłam zupełnie ogarnąć się w tym świecie, w tym takim zawirowaniu. Byłam tak chwila, bo i struktura społeczna nie była wcale taka oczywista. I jakby... To było skomplikowane, bo to jest bardzo skomplikowana książka, ale z czasem zapewniam, że kiedy już w to wejdziecie, to jest naprawdę proste. Przynajmniej w sensie prosto jest w miarę to odczytać. I wydaje mi się też, że fajną sprawą jest fakt, że każdy odczyta to nieco inaczej. W sensie, jeżeli dałabym tą książkę, nie wiem, mojemu przyjacielowi, jestem pewna, że wyciągnąłby z kontekstu zupełnie inne rzeczy niż ja osobiście wyciągnęłam, ale na pewno równie interesujące. I taką jeszcze rzeczą, która bardzo mi się podobała, był fakt, że Winston miał w swoich przemyśleniach, bo dzielił się on z czytelnikiem swoimi własnymi rozmyśleniami na temat tego systemu politycznego, no to właśnie tak jakoś wychodzi, że dzieli się on z nami takim faktem, takim skrawkiem swojej świadomości, że chwila, ale zaraz partia powie, że 2 plus 2 to 5 i wszyscy będą musieli w to uwierzyć. I to jest już, mówię, ten poziom, kiedy nie ma czegoś takiego jak prawda, jest tylko partia. I partia mówi i ustala prawdę, bo ma w rękach przyszłość, przeszłość oraz teraźniejszość. I mówię, przerażająca książka, ale teraz przejdźmy, proszę ja was, już do książki Folwark zwierzęce, czyli również niesamowitej historii, która jest nieco lżejsza, bo jest opisana właściwie bezpośrednio metaforami. Tutaj mamy przemoc, okrucieństwo i coś takiego jak... brutalność, bym powiedziała, natomiast w tym miejscu mamy to wszystko pod taką ładną metaforą folwarku zwierzęcego, czyli takiej mini faremki, w której zwierzęta, że tak powiem, postanawiają nagle obalić ludzi, bo przecież ludzie są źli, ludzie ich zabijają, no i rządzą się sami, no i tak oto tworzy się ustrój totalitarny, ustrój socjalny, socjalistyczny bardziej, nie socjalny, przepraszam za małe przejęzyczenie się, no i tworzy się ten ustrój i mamy bezpośrednio pokazane powoli tak następstwa tego, w jaki sposób władza, czyli knury, czyli świnki, w tym również Napoleon, który jest główną, takim trochę wielkim bratem, jeżeli tu mieliśmy Wielkiego Brata, tak tutaj jest Napoleon. No i ten Napoleon, proszę was bardzo, rządzi, no i rozporządza wiele rzeczy, które robi również pod siebie, bo władzy socjalistycznej głównym aspektem jest właśnie to, że osoby przy władzy bardzo często wykorzystują te, które właśnie pracują i niestety, no nie jest to ustrój, który utrzyma się moim zdaniem przynajmniej wystarczająco długo. No ale w każdym razie mamy to wszystko pod piękną metaforą, mamy naprawdę świetne, błyskotliwe wręcz spostrzeżenia, które bym powiedziała wam, że... są zaczerpnięte z historii, bo tutaj bezpośrednio pod tymi sytuacjami mamy motywy z historii, na przykład ZSRR. Chociaż wiem, że ZSRR nie zawsze było ZSRR, bo ono zmieniało nazwy, ale w każdym razie mamy tutaj historię Rosji, aktualnej Rosji. Czasami mamy trochę o rewolucji, możemy pod niektórymi postaciami zobaczyć wręcz nawet bezpośrednio postacie historyczne, że jedna postać stąd to jest postać historyczna właśnie z historii Rosji i nie tylko, bo ja też pod Napoleonem widziałam kilka różnych postaci, bo on się wpasowywał tak bezpośrednio w kilka, że tak powiem, schematów i bardzo mi się to podobało, ale były też schematy zachowań, tak jak na przykład był motyw, jeżeli to będzie spoiler, to po prostu, nie wiem, wyłączcie ten film, jeżeli nie chcecie spoilerów, był taki motyw a propos Jessie, czyli takiej córki, która się oszczeniła. No i to oto szczeniaki zabrał właśnie Napoleon, aby je wyszkolić pod siebie, nauczył je niemyślenia i wykonywania po prostu jego rozkazów. I to jest też motyw trochę stąd, ale w każdym razie dokładnie to samo zrobił Hitler. Od razu pierwszą rzeczą, jaką Hitler zrobił po otrzymaniu władzy, była zmiana, reforma szkolnictwa. No i w tym momencie, żeby po prostu wychować nazistów od zera. I to jest też takie coś, co właśnie Orwell zauważył i co potwierdza trochę jego geniusz. Ale w każdym razie, moi drodzy, wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że czujecie moje zajaranie tą pozycją i że nie będziecie mieć nic przeciwko, że taki inny odcinek powstał, ale naprawdę rok 1984 bardzo zmienił mój pogląd na dzisiaj, na wczoraj i wydaje mi się, że zmieni też na jutro. Orwell jest postacią niesamowitą. Jest postacią, która ewidentnie żyła za krótko, bo umarło mu się niestety
dużo za wcześnie, ale jego dzieła naprawdę zostają w umyśle człowieka i to nie jest książka, którą przeczytacie, no i o której zapomnicie, ale ważną rzeczą jest to, że jeżeli nie macie jeszcze ukończonych, nie wiem, tak około 15 lat, nie radziłabym czytać przez właśnie tą brutalność, która mnie osobiście dotknęła bardzo. Chociaż nie, Folwark możecie, bardziej zastanowiłabym się właśnie nad Rokiem, dlatego że w Folwarku właśnie w to wszystko kryje się pod takimi fajnymi metaforami, ale trzeba mieć na uwadze, że ta książka jest delikatnie nudna. A co jest jeszcze dla mnie niesamowite, takie sentencje bym powiedziała właśnie z Orwella, są w naszym aktualnym świecie i w naszym aktualnym języku również potocznym, dlatego że tutaj pojawia się taki cytat, że wszystkie zwierzęta są równe, ale są takie równiejsze od innych. No i to jakby weszło w naszą mowę potoczną, że wszyscy są niby równi, ale w sumie to są ci równiejsi. Ja też sama posługiwałam się tym zwrotem jakby jeszcze przed tym momentem, w którym wiedziałam, że to z Orwella. No a tutaj jeszcze jest oczywiście, pozostaje kwestia Big Brothera, czyli programu, który ostatnio odżył, no i też to jest właśnie inspiracja, to jest inspiracją, czy też ten Wielki Brat patrzy, to jest właśnie inspiracja z tej pozycji. W każdym razie dziękuję Wam za obejrzenie, mam nadzieję, że przybliżyłam Wam całą tą książkę i że również po nią sięgniecie. Jeżeli już sięgnęliście, to napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie i czy zgadzacie się, bo myślę, że to jest coś, o czym naprawdę można dyskutować. Dzięki wielkie, zachęcam do subskrypcji kanału, wpadania we wszystkie linki na dole. Ostatnio zrobiłam cosplay z tego, więc bardzo serdecznie zachęcam. No i co? Do następnego, pa!